Marka Jezus, odcinek 43. Cieszę się, że jesteście. No idziemy do Ewangelii Marka. Czwarty rozdział, wersety od 30 do 34. Bardzo proszę, posłuchajcie. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Kochani, to jest ostatnia z tej serii przypowieści w Ewangelii świętego Marka. To jest przypowieść, w której Pan Jezus mówi o takiej tajemnicy tego, że Królestwo Boże zaczyna się od małych rzeczy. Ziarnko gorczycy, najmniejsze z wysiewanych ziaren. I Pan Jezus to mówi w pełni świadomie, że Królestwo właśnie takie jest. Zaczyna się od małych rzeczy. Zaczyna się od rzeczy niemal niewidocznych. Zaczyna się od czegoś, co dzieje się w naszym sercu. Zaczyna się od tego, kiedy zaczynamy po Bożemu patrzeć na jakąś rzeczywistość. I dopiero później dokonuje się powolutku wzrost. I nie wiadomo, kiedy z tego czegoś małego rodzi się z jakiejś odpowiedzi na Słowo Boże, której nieraz nikt nie widzi, tylko dzieje się ona w naszym sercu. Jak wzrastamy w tym odpowiadaniu na Słowo Boże, to potem nie wiadomo, kiedy my sami i w ogóle inni ludzie wokół nas jesteśmy właśnie, stajemy się kimś takim, gdzie inni mogą przyjść i razem mogą doświadczać jakiegoś odpoczynku, jakiegoś cienia, w którym mogą się takie ptaki królestwa gnieździć i odpoczywać. Moi drodzy, znowu, Pan Jezus jest sam pierwszy kimś takim. Zobaczmy, że On, kiedy przychodzi, to chodzi sobie spokojnie po Galilei jako rabbi, chodzi sobie po Ziemi Świętej i powoli zbiera wspólnotę uczniów, gromadzą się wokół Niego ludzie. Później też w całej takiej perspektywie tego, że On umrze na krzyżu, stanie się najmniejszy jakby ze wszystkich, takim ziarnkiem gorczycym wrzuconym w ziemię. Ale z tego krzyża, na którym On był wrzucony w ziemię, potem z tego wyrasta właśnie wielu odkupionych ludzi, którzy głoszą tę Ewangelię i to się rozrasta i na całym świecie coraz więcej ludzi w tym krzewie Kościoła znajduje też swoje miejsce. Właśnie to jest ten obraz, że Królestwo Boże zaczyna się od rzeczy małych. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć o tej Ewangelii, to jest taka, że Pan Jezus kończy to nauczanie w przypowieściach, mówiąc o tym, że głosił tłumom w przypowieściach, a osobno tłumaczył wszystko swoim uczniom. Moi drodzy, to też jest bardzo ciekawy obraz, przez który Marek kończy to nauczanie Jezusa w przypowieściach. To jest obraz, który pokazuje, że tajemnica Królestwa jest właśnie taka, że Jezus głosi tłumom, opowiada Ewangelię, ale dopiero w jakimś momencie jacyś ludzie stają się uczniami Jezusa. Przechodzą od tych, którzy słuchają przypowieści, do tych, którzy mają ciekawość, żeby być przy Jezusie i pytać Go, ale o co Ci chodzi w tych przypowieściach? Nie? I to też jest jakaś taka przedziwna tajemnica, którą też, myślę, widać w działaniu Kościoła. Nieraz przeprowadzamy różne akcje ewangelizacyjne, różne historie. Przychodzą na to tłumy, ogłaszamy na tym, że można się włączyć w formację. Na przykład, nie wiem, w ośrodku naszym Mocni w Duchu zrobić seminarium odnowy wiary. Było na wydarzeniu parę tysięcy ludzi, seminarium odnowy wiary zaczyna kilkadziesiąt. Nie? To są ci, w których wpadło ziarno, wzbudziła się ciekawość, chcą się spotkać więcej, zrozumieć więcej, chcą przychodzić do samego Jezusa, żeby z Nim rozmawiać. To są te dwie takie rzeczy, o których dzisiaj możemy, w którymi sobie możemy pochodzić. Królestwo zaczyna się od rzeczy małych, od decyzji w moim sercu, czy będę podążał za Słowem. Królestwo Boże i całe takie postępowanie Jezusa jest takie pokorne, że ci, co usłyszą, zapragną, przyjdą do Niego, żeby wiedzieć coś więcej, to tym objaśnia więcej. I tak się rozkręca, tak bym nazwał, bycie w Królestwie Bożym, bycie takim jezusowym człowiekiem w nas. Z tym sobie dzisiaj pochodźmy. Życzę Wam pięknego dnia. Jak zwykle o 21:00 zapraszam na modlitwę nad tym Słowem Bożym. Pamiętajcie też o kciuku w górę, subskrybowaniu kanału, daniu dzwoneczka i miejcie piękny dzień.